Witam serdecznie, Dorota Pawelec. Jest dzisiaj ze mną Marek Taran z wykształcenia socjolog, pedagog i religioznawca. Tematem, który nieustannie zgłębia Marek, jest moc kobiecości. I w dzisiejszym wywiadzie porozmawiamy o najnowszej książce Marka, Święta żeńskość, sekret kobiety, a także o tajemnicy Marii Magdaleny. Witam Cię, Marku. Chciałam Cię zapytać, jak to się stało, że zainteresowałeś się tym tematem sekretu kobiecości? Napisałeś o tym książkę. Właśnie. Spróbuję to przedstawić, jak to wyglądało w moim życiu. A więc niedawno, jeszcze dosłownie pachnie drukiem moja książka. Od 25 lat prowadzę warsztaty i ich tematyka bardzo mocno oscyluje wokół tajemnicy żeńskiej energii. I uczestniczki warsztatów kobiety ciągle mnie zachęcały, żeby jednak powstała książka na ten temat, co jest takie bardziej namacalne. Zawsze można do tego wrócić, sięgnąć, przeczytać. I rzeczywiście podjąłem ten wysiłek, ale chociaż słowo wysiłek nie jest to adekwatne, bo była to czysta przyjemność, żeby to, co jakby głoszę ja, zaraz powiem, że generalnie to, że to ja to głoszę, też nie jest w pełni takie adekwatne. I powstała ta książka. Ona jest właśnie esencją na temat tego, czym jest tajemnica energii żeńskiej, czym jest kobiecość, jaką rolę odgrywała energia żeńska w dawnej, dawnej historii ludzkości, co się stało jakby z tą energią żeńską, jaki wpływ ma brak tej energii, czy jaki wpływ ma to na świat globalnie i na życie poszczególnych kobiet, kiedy tracą one wiedzę czy mądrość na swój temat, a więc wtedy dominuje patriarchat i tak dalej, pewnie o tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. I konsekwencje utraty pierwiastka żeńskiego przez świat, przez cywilizację, przez poszczególne kobiety tak naprawdę są dramatyczne. Natomiast przywrócenie mądrości o tym, kim była kobieta, jaką posiadała moc, jest pierwiastek żeński, według mnie i nie tylko mnie, przyczyni się do tego, że ten świat zacznie wyglądać zupełnie inaczej. A więc skąd w ogóle ta wiedza na temat, dlaczego ja się tym zainteresowałem? Ona ma takich jakby jak zwykle kilka źródeł. Powiedzmy, że ja często mówię żartem, że pramatka obdarzyła mnie w życiu czasem. Znaczy, że ja w takim sensie, w pewnym sensie nigdy nie pracowałem, co oczywiście nie oznacza, że byłem niebieskim ptakiem. Ja robiłem tylko to, co lubię, ale też miałem w życiu dużo czasu i tak jak wszyscy z nas, tak jak wszyscy, jak każdy, stawiamy sobie w jakimś momencie życia takie ważne pytania. Kim jestem, co tu robię, jaki jest mój cel, czy jest jakiś szerszy cel mojego pobytu tutaj. Szerszy kontekst. Ale takie bardzo, bardzo ważne pytanie, które często my sobie zadajemy, jaki wpływ mamy na swoje życie? Czy my możemy sami kreować swoje życie? Ja po prostu szukałem i poświęciłem od czasów, kiedy pod koniec studiów, później zostałem pracownikiem naukowym na uczelni, więc miałem sporo czasu. Więc tak jak mówię, ja to nazywam obieraniem cebuli. Tak. Że drążę, więc szukam w ścieżkach tak zwanych ezoterycznych, w przekazach ezoterycznych, alchemicznych, hermetycznych, w takiej ukrytej stronie religii, która właśnie nazywa się ezoteryczna. I ponieważ miałem okazję penetrować bardzo wiele takich wątków z tym związanych, czy miałem okazję wnikać do jakichś tak zwanych, w cudzysłowie, świętych ksiąg, czy spotykałem ludzi, którzy w czasie swoich podróży, którzy też inspirowali mnie, przekazywali pewną wiedzę, to jest jedno takie źródło tego. Ale najważniejsze to jest bezpośredni przekaz kobiet, o którym wspominam w tej książce, że moje rodziny pochodzą z tak zwanych kresów Rzeczypospolitej. I ponieważ moja mama z tatą po wojnie od razu przenieśli się tu do centralnej Polski, a mama mojej mamy, czyli babcia, tam została i moja babcia w sposób, który jest niesamowity, przekazała mi jako pierwsza, mimo że byłem chłopakiem, mężczyzną. Właśnie. Przekazała mi niesamowitą mądrość na temat tego, jaka jest tajemnica kobiety i energii żeńskiej. Ja często też wspominam tutaj tak o moich koleżankach, Ukrainkach i Rosjankach, które jako młode dziewczyny posiadały pewną olbrzymią mądrość.
Ale pamiętajcie wszyscy, którzy tego słuchacie, że to nie chodzi o to, że jakaś kobieta konkretna, czy jakiś region kulturowy, geograficzny, czy historyczny zawiera tą mądrość. Ta mądrość była i jest wszędzie. Natomiast pewnie ona jest w jakimś tam stanie szczątkowym i odbudowuje się. Ja akurat w czasie wakacji, ponieważ każde wakacje spędzałem od niemowlaka po dorosłe życie na tym, co dzisiaj jest Ukrainą, czy zawsze było Ukrainą, z tym, że kiedyś to był tak zwany Związek Radziecki. I tam ku mojemu zdumieniu z roku na rok w bardzo piękny sposób moja babcia i oczywiście nieliczne moje koleżanki, bo czasami jak ja o tym opowiadam, to wy jako dziewczyny czy kobiety pytacie, czy Ukraina była tak mocno przesiąknięta tą mądrością. No nie, na pewno nie. Było to, jak ja mówię, szczątkowe. To tylko niektóre dziewczyny, kobiety o tym wiedziały i był to taki klasyczny, w sumie baśniowy przekaz z matki na córkę. Dlatego główne źródło jakby tego, co ja przekazuję wam jako kobietom o pierwiastku żeńskim, o mocy kobiety, no potężnej, potężnej mocy, która może zmienić świat. Tak jak wspomniałem poprzednio, pochodzi z tych moich poszukiwań, takich hermetycznych, ezoterycznych tych przekazów. No a drugim takim bardzo namacalnym, pięknym źródłem tej mądrości są kobiety, w tym moja babcia, mama i niektóre moje koleżanki właśnie z tamtego regionu. Czy miałeś to szczęście, że przekazano ci tę wiedzę, ale też otworzyłeś się po prostu na tę wiedzę, bo jak się otwieramy na coś, to zazwyczaj trafiamy na puzzle, które się układają później. To jest takie trochę paradoksalne, że mądrość mojej babci, oprócz tego, że ona miała no, przekaz pewien na temat kobiet, ale mądrość mojej babci polegała też na tym, że przekazała to mnie jako chłopakowi. Właśnie. To znaczy, tak jak pamiętajcie Państwo, żeby wszystko traktować tak z dużym też dystansem. Ja nigdy nie chcę, żeby, tak jak ja to mówię, budować jakiejś takiej wielkiej duchowości wokół czegoś. Może dzisiaj nie będzie o tym czasu powiedzieć, dlatego że wiele takich ścieżek duchowych, to jest mocno rozdmuchane i tak dalej, to jest też fałsz. Ale moja babcia na pewno nigdy się tym nie chwaliła, ale miała jakiś głębszy wgląd we wszystko. I być może zdawała sobie sprawę, że ja kiedyś, jako mężczyzna, będę przekazywał coś, co jest w zaniku. I akurat mówiła o rzeczach, które dotyczyły takich bardzo prostym językiem baśniowym. Dlatego ja też w swoich poszukiwaniach bardzo odwołuję się do mitów, legend, baśni i bajek. I kiedy stwierdziłem, że nie tylko traktaty gnostyczne, nie tylko na przykład Ewangelie, tak religia były fałszowane, że na przykład zanika wiedza o Maryi Magdalenie, czy z Maryi Magdaleny robi się nierządnicę, mówiąc delikatnie, a więc manipuluje się pewnymi pismami, to już powstaje ciekawe pytanie, dlaczego, tak? Ale kiedy zobaczyłem, że manipulowane były też mity, bajki, bajki dla dzieci, że były zmieniane, manipulowane, doszedłem do wniosku, że komuś bardzo na tym zależy, abyśmy nie poznali prawdy. Dokładnie. To może opowiedzmy trochę o tej Maryi Magdalenie, bo mam takie poczucie, że jest dużo informacji na temat Jezusa, tak? Wszyscy się interesują tą postacią, natomiast jakby czuję też, że jakby częścią tej historii samego Jezusa jest też Maria Magdalena, która tutaj niewątpliwie ma swój duży wpływ i potencjał. Duży, a może ogromny, może bardzo ważny. Natomiast jedna generalna uwaga dla wszelkich poszukiwaczy prawdziwej, duchowej prawdy, czyli tak naprawdę siebie. Pamiętajcie Państwo, że jeśli my szukamy, no nie wiem, dzisiaj stety i niestety głównym źródłem poszukiwań jest pewnie internet, ale każdy poszukiwacz kiedyś był takim właśnie grzebał, szukał, to pamiętajcie Państwo, że jeśli my zaczynamy szukać na temat ważnych postaci historycznych, to możemy mieć bardzo, bardzo sprzeczne informacje. Dlatego, że z jednej strony o Maryi Magdalenie nic nie wiemy, tak jak o Jezusie, patrząc historycznie. Z drugiej strony od czasów New Age, czyli 1968 roku, było zainteresowanie nie tylko filozofią wschodu, ale czymś, co jest tak zwanym pogaństwem, czy też ukrytą historią Jezusa i Maryi Magdaleny. Dlatego trzeba być ostrożnym, dlatego że, tak jak mówię, z jednej strony nic niby nie wiemy, a z drugiej strony pojawia się po 68 roku bardzo dużo historii, powieści, przypowieści, książek o Maryi Magdalenie.
kim ona była, co ona przekazała, pewnie zawsze pozostanie pewną zagadką. I być może trzeba też, wiem, że to słowo jest nadużywane, wczuwać się i kierować swoim sercem, jeśli nawet coś się czyta. A czyli filtrować te informacje. Filtrować, ale jak filtrować? Przez umysł? Czuciem. Czuciem. A więc jak zapewne Państwo wiecie, głównym źródłem informacji o Marii Magdalenie są jednak tak zwane ewangelie gnostyczne lub tak zwane apokryfy. A więc Kościół w sposób arbitralny w IV wieku naszej ery odrzucił większość Ewangelii, czy tak zwanych apokryfów i przyjął bardzo tak arbitralnie tylko te cztery, które powszechnie są znane. Chociaż ku mojemu zdumieniu właśnie nie są znane, dlatego że ludzie wierzący, powiedzmy katolicy, tak naprawdę rzadko studiują, no oprócz takich typowych badaczy Pisma Świętego, są takie różne odłamy, ale też takie studiowanie pod kierunkiem tych, którzy niby wiedzą, ale my nawet nie znamy, rzadko ludzie czytają, nie mówię o całej Biblii, a nawet Nowy Testament. Ale głównym źródłem są te apokryfy, które zostały odrzucone oficjalnie przez Kościół. I tam postać Marii Magdaleny często jawi się jako małżonka Jezusa, partnerka Jezusa. Co do dzisiaj jak rozmawiam z niektórymi ludźmi tacymi bardzo ortodoksyjnie wierzącymi, to do dzisiaj ich to szokuje. Więc jeśli dzisiaj to ludzi szokuje, to pamiętajcie Państwo, że na pewno to szokowało przez wieki. I ta wiedza była dla pewnych ludzi dostępna. Bo Jezus jest przedstawiany w Ewangeliach tych kanonicznych no jako wybraniec Boga, czy syn Boga, który naucza. Nic nie wspomina się o żadnej kobiecie. Ona gdzieś tam się marginalnie pojawia, ale to, co jest niesamowicie bolesne, że nawet jeśli się pojawia, to jako grzesznica lub nawrócona grzesznica przez Jezusa lub po prostu jako prostytutka. Natomiast w Ewangeliach gnostycznych, w apokryfach, jest ona przedstawiona jako partnerka. Pamiętajcie Państwo, że nie tylko partnerka taka jakby w uczuciu platonicznym, ale jako partnerka seksualna, co też było szokiem. Jako partnerka, która znała tajemnicę Hieros Gamos, czyli świętych zaślubin, a więc ich związek był nie tylko takim oparty na głębokim uczuciu, ale był oparty też na tajemnicy energii seksualnej, na związku seksualnym. I tak jak często jest przytaczane właśnie po 68 roku, że jest taki cytat, że Jezus często całował ją w usta przy swoich uczniach, że Jezus jakby ją bardzo, bardzo wyróżniał, że uważał, że ona pojęła tajemnicę jego przekazu, czy tajemnicę jakiegoś przekazu. Ona z kolei jawi się jako taka kobieta bardzo skromna, gdzie stoi trochę na uboczu. Jest też duża nienawiść uczniów Jezusa, w czym celuje Piotr. Maria Magdalena często mówi, że Piotr nienawidzi jej, ale dlatego, że nienawidzi wszystkich kobiet. On paradoksalnie, jak może wiecie, stał się podwaliną Kościoła katolickiego czy Watykanu, dlatego że niby Jezus mówi do Piotra, po aramejsku Peter, czyli kamień, skała, ja uczynię z ciebie podwalinę przyszłego Kościoła. Paradoks, rzeczywiście być może tak jest, że ten, który nienawidził pierwiastka żeńskiego, wiedzę o bogini i kobiet, stał się podwalinami Kościoła katolickiego, który przez wieki nienawidzi tego samego, czyli wypiera informacje o pierwiastku żeńskim, o bogini, o kobiecie i Marii Magdalenie. Idąc jeszcze o krok dalej, co może was szokować lub nie, w pismach, zauważcie Państwo, dlaczego pisma gnostyckie były niszczone lub palone. Dlaczego Kościół ich nie uznaje? No dlatego, że nie pasują do jego doktryny opartej na Bogu męskim, na jednoosobowym Bogu męskim. Nie pasują też do tego, że jedynym kapłanem w tej religii jest jednak niestety mężczyzna. Nie pasują też do tego wątku, czym jest mistyczne połączenie kobiety i mężczyzny. Ich związek był naprawdę bardzo, bardzo piękny. I często dziwiło mnie to, co jest piękne, wzniosłe, pełne uczucia, tak? Że to powinno być stawiane jako przykład dla nas przez wieki, dlatego że nasze relacje partnerskie są często pełne pewnych konfliktów ukrytych czy zdrady. Natomiast ich związek jest bardzo piękny. Idąc o krok dalej,
Tak naprawdę to nie Jezus był uczniem Marii Magdaleny. Czy ludzi szokuje to, że ona była jednym z apostołów, czy tym takim niby najważniejszym apostołem. Tak naprawdę główną rolę odgrywa tu Maria Magdalena. Jezus jest jej uczniem, natomiast ze względu na kontekst kulturowy tamtych czasów i obyczajowy, że kobiety, tak jak przez tysiąclecia patriarchatu w różnych miejscach na naszym globie, że wtedy też kobiety były zepchnięte na margines, nie mogły być rabi, czyli nauczycielami, nie mogły nic głosić, a szczególnie praw duchowych, były podporządkowane absolutnie mężczyźnie, zgodnie ze wszystkimi starotestamentowymi nakazami Boga Jahwe. Więc jakby tą rolę przejmuje Jezus, ale on według gnozy oczywiście możemy się z tym zgodzić lub nie. On absolutnie jest uczniem i on często powtarza słowa Marii Magdaleny, czy powtarza słowa bardzo, bardzo wielu kobiet, które żyły przed Marią Magdaleną. I mnie jako badacza to zaskoczyło, że słowa Marii Magdaleny są często słowami, które pewne kobiety mówiły wcześniej. Później, jak szukałem, to zobaczyłem, że jest to pewna cudowna, cudowna linia żeńska, która chce zachować pewien przekaz, mówi o pewnym przekazie, który był systematycznie niszczony. A więc Maria Magdalena odegrała ogromną rolę, nie tylko w tych czasach, nie tylko dla Jezusa. W gnozie Jezus mówi, że on tak jakby poczuł, kim jest, tak, dzięki niej, że to, co nazywamy jego przebudzeniem, czy tu nie mamy czasu tych wszystkich wątków poruszać. Ale czy to też jego... jest taki ważny temat, że kobieta w jakiś sposób budzi w mężczyźnie jego cechy, których czasami nawet nie zna. Budzi o wiele większą rzecz. Tylko, no nie wiem, to są takie, tak naprawdę kobieta scala i ocala duszę mężczyzny. O tym wiedziano od prawieków, że z naszą duszą coś się dzieje. Kobieta jakby ocala naszą duszę, nasze światło, scala nasze światło. Czy kobieta powoduje coś, co można... Często jest, zauważcie Państwo, używane takie powiedzenie obudzić się, przebudzić się. Tak. Że my jakby jesteśmy tacy zaśnieni, zahipnotyzowani, czy nieświadomi. Przychodzi coś, że budzimy się. Czy mówi się, że te czasy, w których żyjemy, są czasami budzenia się nas, czy takiego, niektórzy uważają, nawet globalnego przebudzenia. Dawniej używano bardzo takiego terminu jednoznacznego zmartwychwstanie. Że uważano tajemnica zmartwychwstania idzie od czasów sumeryjskich poprzez Egipt i ona dociera właśnie też do Bliskiego Wschodu, do Jerozolimy. To znaczy, że my tak jakby w pewnym sensie nie żyjemy. To jest taka przenośnia, że energetycznie coś jest z nami nie tak. I że tą, która powoduje zmartwychwstanie w ogóle, zawsze jest kobieta. Ona też Maria Magdalena, o ile Jezus, jak może Państwo wiecie, nic nie napisał, on nic nie napisał własną ręką, dlatego mówienie o tym, co głosił Jezus dla ludzi, którzy mają otwarte umysły, doskonale wiedzą, że to jest duża, duża zagadka. Dlatego, że Ewangelie zostały spisane. Dawniej uważano, że 90 lat po śmierci Jezusa. Takie najnowsze badania takich kretów, którzy drążą ten temat. Dzisiaj mówi się, że być może nawet 150 lat po śmierci Jezusa. To zauważcie Państwo, że jeśli ja rozmawiam z Dorotą, czy Wy rozmawiacie między sobą, to na drugi dzień nasze własne słowa ktoś może zinterpretować po swojemu lub za godzinę, za 150 lat. Dlatego Jezus na pewno, co on głosił, też pozostaje zagadką. Natomiast no niby jest dużo spisanych rzeczy, wiele, wiele lat, jak mówię, około 100 lat po jego śmierci. Podobno też to wszystko jest kwestią rozważań, tak jak mówię, poczucia naszych serc. Natomiast podobno Maria Magdalena napisała coś własną ręką. I była to takie najświętszy skarb później. Później to był najświętszy skarb Katarów. Też jest taki bardzo ciekawy wątek, jak Maria Magdalena mogła być połączona z Katarami, którzy żyją 12 wieków później, bardzo mocno. Czy pewne papirusy, które... Templariusze, następny wątek, Maria Magdalena i Templariusze, ci, którzy budowali niesamowite katedry, które wszystkie nazwali Notre Dame, czyli Nasza Pani.
One rzeczywiście w ukrytym kontekście znów są poświęcone Marii Magdalenie, ale nie tylko jej, jako tej jedynej kobiecie, za chwilę o tym powiemy. Więc ciągle zauważcie Państwo, że przewija się pewna tajemnica kobiety i energii żeńskiej, czy tajemnica bogini. Ta tajemnica jest najważniejsza dla ludzkości. Tutaj bogini nie jest pojmowana jako tak jak Bóg, ktoś, kto jest nad nami, oderwany od nas, do którego się modlimy czy służymy, tylko ta wiedza, za którą ludzie ginęli, byli paleni na stosach, mówi, że każda kobieta jest boginią potencjalnie, że ma w sobie niesamowity dar kreacji, a więc to już było bardzo, bardzo niebezpieczne dla patriarchatu, gdzie w tym momencie już panowały potężne religie monoteistyczne, męskie. Ciągle ktoś chce przywrócić nam prawdę o pierwiastku żeńskim, o bogini, o kobiecie. Jeszcze raz powtórzę, w tym sensie, że nie będzie to bogini jako ktoś nadprzyrodzony, górujący nad nami. To jest każda kobieta. Ona oczywiście, wy to w sobie macie, natomiast wy same nie znacie tej tajemnicy, na czym polega uruchomienie pewnej wewnętrznej mocy. Dlatego ciągle były jakieś kobiety, które przypominały wam, co się z nimi działo. No zauważcie Państwo, że na pewno Maria Magdalena była bardzo, bardzo prześladowana w Jerozolimie. Za co? No za to, co głosiła. Ona w 1944 roku ucieka wraz z grupą przyjaciół. I jest to następny niesamowity wątek, który zajął mi i był jednym z ulubionych jest do dzisiaj moich takich wątków, moich pasji poszukiwacza. Maria Magdalena przypływa do południowej Francji. I jej misja, tak nazwijmy dalej, jest związana z Francją. Dlatego później jej wątek przeplata się bardzo mocno z niezwykłymi ludźmi katarami, przeplata się z templariuszami. A jak mówię, wszystko dotyczy jednego. Co się stanie, jeśli ty, inne kobiety, które nas będą słuchać czy czytać, co się stanie, jeśli uruchomicie swoją moc? Zostanie przywrócone na planecie coś, co kiedyś było nazywane Złotym Wiekiem. Z tym, że Maria Magdalena i linia żeńska mówi też, żeby nie patrzeć na zbawienie świata, na zbawienie innych, tylko żeby bardzo, bardzo mocno skoncentrować się na sobie. Że jednym z największych prawd Marii Magdaleny to jest to, że masz odkryć swoje wewnętrzne światło, bardzo mocno się na tym koncentrować. Dlatego, nie wiem, jeszcze jest taki bardzo ważny wątek, że imię Maria, powszechnie mówi się o Marii Magdalenie. Ludzie nie rozumieją, że ona tak się nie nazywała, tak, po aramejsku. Tak naprawdę to była Miriam. Natomiast jej imię jest bardzo ważne, dlatego że znaczy oblubienica. Nawet po hebrajsku czy aramejsku znaczy oblubienica. Imię Maria, późniejsze, znaczy to samo. I później zauważcie, że to jest imię własne, że komuś nadaje się imię. Maria czy Magdalena, kiedyś to był tytuł inicjacyjny. Czy Maria Magdalena mówiła, że wszystkie kobiety są Marią Magdaleną, jeśli odkryją tajemnicę swojego światła? Mówiłeś o tych kobietach, które były strażniczkami tego światła i odkryły to swoje światło, czyli to były kobiety, jak rozumiem, które też przenosiły tą wiedzę, jakby krzewiły tą wiedzę, tak żeby ta wiedza przetrwała przez tyle czasu. Tak, i dotarła Maria do Magdalena mówiła do wszystkich kobiet, że jeśli poznasz światło, staniesz się jego strażniczką, no to dzięki tobie pojawi się na świecie jakby wiele Marii Magdalen, tak? Bo to jest ten potencjał każdej kobiety. To jest też oczywiście związane z następnym bardzo ciekawym wątkiem, czyli Graala. Zauważcie, że mówi się o Marii Magdalenie, że ona była Graalem. Czy Leonardo da Vinci, który był bardzo mocno wtajemniczony w ten wątek pierwiastka żeńskiego, czy pewnej tajemnicy ludzkości, on rysując obraz Ostatnia Wieczerza, nie ma żadnego kielicha na stole, tak? Że mówi się, że była to komunia, której udzielał Jezus, nie ma żadnego kielicha. Powszechnie dzisiaj jest to taki wątek dla wielu ludzi odkryty, że Graalem na obrazie Leonarda da Vinci jest Maria Magdalena, która siedzi obok Jezusa i jako jeden z apostołów, jeśli się przyjrzymy, posiada cechy żeńskie. A więc po pierwsze nie ma brody, co było mężczyzna w tych czasach, każdy nosił brodę.
Czyli to jest i posiada wyraźnie kobiece cechy, tak? Więc tak jakby Leonardo da Vinci, że wskazuje, że tu siedzi Maria Magdalena i on nazywa ją Graalem. Powstał też taki wątek Sangreal, czyli królewskiej krwi. Dlatego ludzie szukający Marii Magdalenie pytają mnie, czy to jest prawda. Taki wątek, że ona niby pokazywała tylko i wyłącznie na siebie i na swoje dzieci, które były jakby z takiego ważnego jej związku. To jest, proszę Państwa, nieprawda. Maria Magdalena jako cudowna kobieta nigdy nie wskazuje na jakiś ród, że ktoś jest wyjątkowy, czy ona. Absolutnie nie. Ona pokazuje, że wszyscy ludzie, a szczególnie wszystkie kobiety, mają w sobie niesamowitą moc. I pokazuje, jak krok po kroku tą moc można odkryć. Ale kiedy kobieta odkrywa w sobie to światło, staje się bardzo, bardzo niebezpieczna dla systemu patriarchalnego. Czy wątek, którego nie omówimy, staje się niebezpieczna dla tych, którzy stoją za systemem matriarchalnym. Dzisiaj nazywamy to Matrixem. Kiedyś pokazywano, że my zostaliśmy uwięzieni w pewnej iluzji. Na wschodzie to jest pojęcie Maja, iluzja, na zachodzie jest identyczne iluzji. A więc kobieta, kiedy odkrywa swoją moc, ona zaczyna widzieć. Zaczyna też widzieć to, co jest niewidzialne. Tak? Nasza percepcja jakby została ograniczona. Jeśli my mówimy o świecie energii, no to my nie widzimy tego świata energii. Ktoś też może doskonale nami manipulować, mówiąc, że są takie energie, takie czy inne, my ich nie widzimy. Natomiast kobieta, która odkrywa swoje światło, staje się też widzącą. A więc widzi bardzo wiele rzeczy. Mógłbym podać taki przykład, ale on jest dość drastyczny. Ona też widzi, co się dzieje w czasie pewnych kultów. Dlatego, że wszystkie religie posługują się pewnymi kultami. I my, nieświadomie ludzie uczestniczą w tym, tak? Że gdzieś idą, uczestniczą, modlą się. Tak jakby energetycznie nie wiedzą, czy nie widzą, co się dzieje. Uważają, że służą dobru, że służą Bogu. Czołu Boga. I że to scali ich duszę, czy ocali ich duszę w jakimś momencie. Jeśli nie teraz, to po śmierci. Natomiast jest zupełnie odwrotnie. Zupełnie odwrotnie, tak? Jest pytanie, czy my w pewnych formach kultowych nie tracimy swojej duszy, czy nie oddajemy swojej duszy. Ale ten wątek był bardzo kontrowersyjny wtedy, jest kontrowersyjny dzisiaj dla ludzi wierzących. Dlatego kobiety, te, które naprawdę widzą, one przenikają zasłony iluzji. Czy to jakby te zasłony zdzierają i raptem widzą. Ale nawet jeśli one widzą, to tych ludzi, którzy nadal są, tak jak dzisiaj, jeśli powiesz komuś, wiesz, te czynności kultowe, które robisz, czy te ruchy New Age, czy te ścieżki duchowe, tak zwane dzisiaj rozpowszechnione, tak naprawdę one nie służą tobie, wiele ludzi się oburzy, tak? Dlatego, że to, co mówi też pięknie Maria Magdalena, przed nią niektóre boginie, na przykład Izyda czy Inanna sumeryjska, że zło często owinięte jest w szaty dobra. Tak? To jest właśnie iluzja. Czyli jest 97% piękna, a jest kilka procent tego, co jest tą szczeliną, gdzie się wdziera ta nieprawda. Dlatego kobiety, które widziały, były niebezpieczne. Dlatego, że one miały pokazać, że to jest owinięte światłem, na dodatek pewnym fałszywym światłem, ale w środku jest coś, co jest dla ciebie indywidualnie i globalnie dla nas jako ludzkości destrukcyjne. A więc była to niezwykła kobieta, która mimo tego, że była bardzo, bardzo prześladowana, o to on tym mówi, mimo tego, że wszyscy się od niej odsunęli, był taki moment, gdzie oni też musieli się rozdzielić, dlatego że groziło im niebezpieczeństwo. Chciała Jezusa i Maryi Magdaleny. Jezus i Maria Magdalena musieli się rozdzielić, że jej groziło śmiertelne niebezpieczeństwo, dlatego ona ucieka z grupą bardzo takich wiernych sobie ludzi do Francji. Co jeszcze możemy dopowiedzieć? Może powiedzmy o tym sekrecie tej kobiecej seksualności, tej tajemnicy, która była tak skrzętliwie rozpowszechniana i przekazywana. Więc pierwsza rzecz, że na pewno wszyscy, którzy interesują się dzisiaj, poszukują. Wszyscy słyszeliśmy, że istnieje coś takiego jak mind control,
czyli kontrola naszych umysłów. Czasami mówi się, że my jesteśmy kontrolowani za pomocą emocji, poprzez generowanie, że chce się nas skłonić do generowania niskich emocji, na przykład lęku. Jeśli ogłosi się pandemię, globalną pandemię, no to mało kto nie odczuje lęku, prawda? Tak. Lęk jest pewną energią. Czyli manipuluje się też nas za pomocą emocji. Natomiast to, co przekazuje linia żeńska, że głównym sposobem manipulacji to jest kłamstwo na temat energii seksualnej, na temat tego, czym jest energia seksualna. Czyli od tego się zaczęło, można powiedzieć? To jest największa manipulacja. Czyli tutaj mamy mało czasu. Pytanie najważniejsze to jest pytanie o kreację. O kreację. Pytanie, jeśli ktoś pyta, czy ja mam wpływ na swoje życie i czy mogę tworzyć moje życie takie, jak chcę, bo zauważcie Państwo, ja od tego zaczynam swoją książkę, że kto z nas pragnie świata pełnego głodu, wojen, nienawiści, cierpienia kobiet, cierpienia dzieci, cierpienia zwierząt? Skala cierpienia na planecie jest nie do opisania. Tak, w tej chwili, jak my rozmawiamy, jest nie do opisania. I powstaje proste pytanie, kto tego pragnie? Większość ludzi, mam nadzieję, że 99,9% odpowiedziałaby, że nie, absolutnie nie chcą tego. Czyli czego pragniesz? Miłości, obfitości, zdrowia, szczęścia. A więc powstaje bardzo proste pytanie, dlaczego globalnie i indywidualnie tego nie doświadczamy? Mnie to zastanawiało od bardzo młodych lat, dlaczego ludzie nie zadają sobie tego prostego pytania. Że jeśli czegoś pragnę, no czasami nam to wychodzi, że ktoś powie, teraz jest okej, ale czasami przydarzają się takie sytuacje. Czyli to jest ta nasza moc kreacji, o której na początku powiedziałaś, tak? Dlaczego tak jest? Dlatego, że została skradziona nam tajemnica kreacji. Dlatego, że mówi się, że Bóg jest tą najważniejszą istotą. Jaka jest nasza podległość wobec Boga? Czy my jesteśmy Jemu podlegli? Czy chodzi o coś takiego, że Maria Magdalena, kobiety, linia żeńska pokazują na to, co jest punktem kreacji w nas? Bo my moglibyśmy też powiedzieć od takich czasów, był taki nurt pozytywnego myślenia. Afirmujmy, że jesteśmy czyli, że szczęśliwi. Tak, myślenie jest ważne. Myślenie jest ważne, ale to nie jest miejsce kreacji. To absolutnie nie jest miejsce kreacji. To jest ważne, żeby utrzymywać myśli na pewnym poziomie, żeby utrzymywać pewną wibrację, a więc żebyśmy my nie byli ogarnięci tymi myślami, takimi mówiąc lakonicznie złymi. Możemy też mówić o sercu. Czy serce jest ważne? Absolutnie. Dlatego, że bez miłości nic nie może zaistnieć, nie będzie żadnej kreacji. Natomiast oczywiście powstanie pytanie, o jaką miłość chodzi. O miłość do siebie, co jest głównym przekazem wszystkich dawnych systemów gnostycznych i alchemicznych. Ale czy serce jest punktem kreacji? Też nie. Tylko dobrze Państwo mnie zrozumcie, że bez miłości do siebie nie będziemy kreować. Czyli to jest połączenie. Ale zobaczcie, że Maria Magdalena, inne kobiety mówią, zobacz, że dzieci nie rodzą się z serca. A więc co jest miejscem kreacji? A więc dlatego te kobiety były palone na stosach i dlatego do dzisiaj ludzie tak jakby, kiedy ja to mówię, w pierwszym momencie się napinają, miejscem kreacji jest łono każdej kobiety. Czy tylko kreacji rodzenia dzieci? Nie, właśnie nie. To jest miejsce potężnej kreacji, bo my to utożsamiamy później z prokreacją, że kobieta ma umiejętność rodzenia dzieci, ma olbrzymi dar. Kobieta i mężczyzna, nikt nie jest tu lepszy czy gorszy, natomiast kobieta ma olbrzymi dar rodzenia i dar karmienia. I ten dar nie jest tylko na poziomie fizycznym, jako rodzenie dzieci czy karmienie swojego dziecka, ale na poziomie energetycznym. Czyli mówiąc krótko, na tyle, na ile to możemy powiedzieć, że dawniej w wielu kulturach, jeśli by powiedziano do kobiety czy do kogoś, masz jakieś marzenia? No oczywiście, mam marzenia. To je urodź. A więc tajemnica kreacji polegała na tym, że dawniej kobieta rodziła marzenia. Czy rodziła obfitość dla siebie, dla bliskich i dla całej planety. Czyli kobieta potrafiła rodzić wiele rzeczy i to jest powiązane z energią seksualną, ale pojmowaną jako co?
Jeśli my powiemy słowo energia seksualna, no z czym nam się kojarzy, tak? Jak można ten dar kreacji zabrać? No w ten sposób, że trzeba też uderzyć w to miejsce. Na przykład jak uderza się w łono kobiety, albo w sposób bardzo, bardzo drastyczny, poprzez wielką przemoc seksualną wobec kobiet, albo w sposób taki ukryty, jako manipulację, jako zawstydzanie ciebie czy dziewczynki, zawstydzanie tej części ciała, czy takie pokazywanie, że dziewczynka jest gorsza, czy odcinanie dołu od góry, tak? Czyli jeśli chcesz być uduchowiona, święta, zbliżona do Boga, to na pewno... To nie możesz być seksualna. To nie możesz być seksualna. Czyli ta tajemnica bieli i czerwieni, białej i czerwonej róży. Czyli na wiele sposobów zauważcie, że można manipulować tym obszarem. Na przykład no, religie i ścieżki duchowe często odcinają, tak? Że to, co jest wysokie, to jest wyżej, ale tutaj ten obszar nie tylko, że nie pomaga ci, tylko zakłóca to, tak? Bo ten obszar jest brudny, grzeszny i tak dalej. A więc tajemnica kreacji jest związana z kobietą i z jej łonem. I to jest cała ta linia żeńska, która bardzo w prosty sposób przypomina kobiecie, jak ona z powrotem odbudowuje w sobie energię seksualną, która jest powiązana z kreacją i do kreacji. W jaki sposób może rodzić nie tylko dzieci, a może rodzić wszystko, co zechce. W jaki sposób połączona jest ona poprzez swoje łono z łonem Matki Ziemi i z kosmicznym łonem. My dzisiaj żyjemy w takim niezwykłym momencie pewnego takiego sprzęgania Ziemi z centrum galaktyki i z centrum Ziemi. I to jest, no o tym byśmy mogli mówić może nie tyle w nieskończoność, ale bardzo, bardzo długo, tak? Że energia seksualna i kreacja właśnie to jest ta tajemnica. Że energia seksualna nie służy, nie kojarzy się tylko z połączeniem między kobietą i mężczyzną, ale z pewnym kumulowaniem w łonie pewnej energii czerwonej, czyli pewnej energii życia. I jeśli ta energia na przykład gdzieś jest mocno skumulowana, ona też aktywuje system hormonalny. Czy kobieta może... Łono kobiety było nazywane zawsze świętą przestrzenią. Najbardziej świętą przestrzenią. Przestrzenią, z której kobieta może wszystko zrodzić. To jest niesamowite. I tak jeśli ja bym tego wysłuchał tylko... Może, albo przeczytał w traktatach uczonych, to może moja lewa półkula nadal zadawałaby pytania. Ale ponieważ ja widziałem, jak żyła moja babcia, jak żyła, wiecie, chodzi o to, że to jest namacalny dowód, tak, że można coś mówić, a moja babcia zawsze mówiła, okej, a jak to się przekłada na twoje życie? Bo my żyjemy w wielu koncepcjach i za czasów pewnie mojej babci i mamy nie było tylu koncepcji i nie było dostępu do tylu rzeczy. Bo jak ja jako młody chłopak chciałem zainteresować się czymś, czym jest dusza, reinkarnacja i te wszystkie tematy, to rynek nawet, no nie było internetu, ale no próbowałem szukać w książkach. Nic nie było po polsku, tak? Czyli kiedyś tego nie było. Dzisiaj problemem ludzi jest to, że nie brak informacji, tylko nadmiar informacji. Ludzie głupieją poprzez nadmiar informacji, poprzez nadmiar ścieżek duchowych, nadmiar warsztatów, na które chodzą, nadmiar tego, co czytają, słuchają i przeglądają na internecie. A powiem Państwu ciekawostkę, że w 1969 roku, po rewolucji takiej, co nazywa się kontrkulturą, czyli to jest wiosna 1968, pewna grupa ludzi, którzy no, niby próbują nami manipulować, tak? Możemy nazywać ich różnie, zebrała się i powiedziała, okej, teraz robimy tak, że nie będziemy blokować dostępu do informacji ludziom, tylko zarzucimy ich informacjami, zarzucimy ich ścieżkami duchowymi, rozwojem, różnymi rzeczami. Dlatego, że po 68 roku Zachód, Francja, Belgia, kraje zachodnie zaczęły odchodzić od religii. Kościoły pustoszały. Czy to przeraziło tych, którzy nami manipulują, na przykład przy pomocy religii? Nie. Dlatego powiedzieli, teraz niech kwitną ścieżki duchowe. Niech kwitną warsztaty rozwoju osobistego i tak dalej, i tak dalej. I to jest temat znów bardzo kontrowersyjny. To jest znów temat, który jeśli czasami
powiesz komuś, że być może to jest kolejna pułapka, no to ludzie nie tylko nie chcą wierzyć, ale są oburzeni, dlatego że są przekonani, że ich nowa ścieżka duchowa, ich warsztaty, ich sposób rozwoju absolutnie im służy. Linia żeńska mówi, żeby odrzucić wszystko, co zewnętrzne. Wszystko, że to jest czas bardzo mocnej podróży do swojego wnętrza. I linia żeńska też pokazuje taką prostą rzecz, jak to rozróżnić. Moja babcia mówiła o tym samym, że jeśli gdzieś idziesz, bo my będziemy chodzić, będziemy szukać na jakieś warsztaty czy gdzieś, to jeśli pokazuje się tobie, że coś cię determinuje, ja wiem, że to brzmi kontrowersyjne, to jest kłamstwo, to jest kłamstwo. Chodzi o to, że zauważcie Państwo, że nam się pokazuje, że my zależymy od czegoś z zewnątrz lub wiele rzeczy nas determinuje, tak? Podam taki za chwilę prosty przykład, który jak prowadzę wykłady wywołuje oburzenie wśród części ludzi. Dlatego trzeba być Kubusiem Puchatkiem. Trzeba mieć dystans wielki do siebie. Bo ja też szukałem, mimo że dostałem tą mądrość od kobiet, szukałem w różnych tak zwanych ścieżkach. Ale nie ma żadnego determinizmu. Moc jest w nas. A największa moc jest w kobiecie ze względu na potęgę jej łona. To znaczy, to nie chodzi o to, że świat na nas wpływa, tylko że dodatkowo, jak my poznamy swoją moc, to my jakby przemieniamy cały świat. To jest taka, to jest, zobaczcie, to jest taka, taki podam prosty przykład, będzie wiadomo, o co chodzi, chociaż on jest kontrowersyjny, że w 68 roku nagle w Europie i w Stanach Zjednoczonych pojawiło się wschodnie pojęcie, karma. Tak. I uważacie Państwo, że linia żeńska nie znała tego pojęcia? To linia żeńska jakby płynie od czasów Sumeru. Doskonale znała to pojęcie, ale jakbyś zapytał jakiejkolwiek kobiety, która jest w linii żeńskiej, słuchaj, a jak to jest z tą karmą, to linia żeńska przynosi prawdziwą, dobrą nowinę. Karma nie istnieje. I zauważcie, jak mocne oburzenie wywołuje to nie tylko w ludziach wychowanych na wschodzie, tak, w tej religii, w tej doktrynie, ale że cały Zachód przesiąknął tą ideą. Wszyscy się oburzają. Można dodać takim językiem bardziej współczesnym. Słuchaj, ona istnieje tylko i wyłącznie w rzeczywistości Matrixa. Tak. A więc istnieje w pewnym wirtualnym świecie, ale mówiąc w rzeczywistości Matrixa, dlatego kłótnie na temat tego, czy ona istnieje, czy nie istnieje, istnieje, tylko niepotrzebnie ją zasilasz, wierząc w nią. Tak. Chodzi o to, że linia żeńska i kreacja jest związana z matką, z pojęciem matki. I zauważcie, że religie monoteistyczne nie ma matki. Nie ma matki. Tam nawet nie ma partnerstwa. Jest jeden, jedyny Bóg, Ojciec Wszechmogący. W trzech dominujących religiach, czyli w chrześcijaństwie, islamie i judaizmie. Nawet na zdrowy rozum jest to absurd. Jest to absurd, dlatego że mężczyzna nie może rodzić, nie może kreować światów. Nawet nie tylko, że brakuje, nawet jeśli on był, ale jako też by była jego partnerka, tak? Jako para stwórców. Tak, ale chodzi o pojęcie matki. Zauważcie Państwo, że matka jest czystą miłością. W świecie matki nie ma czegoś takiego, że jeśli kiedyś coś zrobiłeś, to ponosisz jakieś konsekwencje negatywne. Miłość tak nie robi. Tak nie robi miłość. W świecie matki nie ma nic, co jest nawet chorobą, ubóstwem i tak dalej. Więc dlaczego my tego doświadczamy? Dlatego, że żyjemy w świecie ojca. W świecie ojca, w świecie uzurpatora. Czasami ludzie pytają, no a co z tym ojcem? I tak dalej. Sięgnij do tego, co jest praprzyczyną. Tak? Do tego, że wszystko jest zrodzone z matki. Że jak my jako mężczyźni, czy energia męska jest wtórna wobec energii żeńskiej. Tak, tak na logikę, że wszyscy urodziliśmy się z łona. Na początku była potężna, czysta miłość. I to, co nazywane jest Matrixem, to od dawna było mówione, że jest to kropla w oceanie nieskończoności. Wszędzie jest nieskończona miłość, natomiast w tej miłości jest kropla Matrixa. My kiedyś, jako potężne istoty, celowo tu zeszliśmy, tak do tej kropli, żeby od wewnątrz to zmienić, żeby to zmienić. Natomiast spaliśmy w pułapkę tych wszystkich koncepcji. I to nie było takie proste.
jest coś, co jest zapomnieniem, tak? Że my nie pamiętamy, kim jesteśmy. Jesteśmy wciągani w religię, w ścieżkę rozwoju duchowego i nawet jak komuś powiesz, wiesz co, karma nie istnieje, to on się oburzy, dlatego, że on jest nauczycielem duchowym, nawet jeśli urodził się na zachodzie i prowadzi warsztaty na temat tego, jak oczyścić cię z karmy. Tak. Możesz to robić, ale jest to absurdalne, dlatego, że w świecie matki jesteś istotą doskonałą. To, co jest, to, co jakby Jung nazywa cieniem, to, co jest niby tą naszą złą stroną, to naprawdę nie istnieje. Natomiast to istnieje w świecie iluzji, w świecie Matrixa, to istnieje. Natomiast kiedy łączysz się z tym, co jest miłością, natychmiast to znika. I zauważcie Państwo, ile jest kontrowersji nawet dzisiaj, tak? Że dzisiaj, jeśli ja chcę przekazać to, co przekazywały kobiety i... to powiem wam, że trzeba mieć pewną odwagę. Dlatego ja to nazywam, że tak żartem, że chyba być może ja postanowiłem sobie być rycerzem starego kodeksu. I babcia mi mówi tam, nie wiem czy ona wiedziała, co ja będę robić, że pozostań sobą i nie o to chodzi. Ja moim celem, tak jak celem linii żeńskiej. Linia żeńska nie chce nikogo przekonać na siłę. Absolutnie nie. To nie jest jej jakością w ogóle. Może bardziej ja czasami tak mówię, bo chciałbym, żeby ludzie poczuli, kim są. Linia żeńska robi swoje. Dlatego ona zwraca się do naszej indywidualnej istoty. Tak? Mówi, zostaw to i zajmij się sobą. Rób swoje. Zacznij zaglądać swoje wnętrze. Jeśli ty coś odkryjesz, coś w tobie się stanie, to dasz szansę temu, co jest na zewnątrz, że być może to jest tak jak ludzie, podam wam taki prosty przykład, że Katarzy, jako ta społeczność, która określała się jako wyznawcy Jezusa, no i powiedzmy i Maryi Magdaleny, że oni nie przekonywali nikogo do swojej ścieżki. Tylko Langwedocja, gdzie oni żyli, powiedzmy to jest XI-XII wiek, to oni byli mniejszością. Większość to była katolicy. I większość to były kościoły katolickie, księża. A dlaczego ludzie lgnęli do Katarów? Oni nic nie mówili, że przejdź, zmień, no nie wiem. Nie, dlatego, że oni widzieli, że oni żyli dokładnie z duchem Jezusa, czy Marii Magdaleny, taki że to, co mówili, to robili, ale widzieli, że ich życie było takie dobre, czyste i wzniosłe, że po prostu, jak to się mówi, po owocach, widzieli, że oni byli szczęśliwi, że żyli tak jakby na swojej ścieżce prawdy, ale że to dawało im w życiu poczucie szczęścia i satysfakcji. Dlatego czasami, jeśli my odkrywamy coś, stajemy się inni, czy emanujemy czymś innym, no to pewnie ludzie mogą wtedy nas pytać, tak? I my nie musimy na siłę gdzieś tam chodzić i przekonywać, tylko nam nas pytać, jak to jest. Ale na pewno jest to czas niezwykły, dlatego że ja kiedyś prowadziłem zupełnie inne takie zajęcia z ludźmi czy warsztaty. Gdzieś od 4 lat bardzo mocno się skoncentrowałem na tym, co jest przekazem linii żeńskiej, mocą kobiety. I powiem Państwu jako dobrą nowinę, 4-5 lat temu, jak zaczynałem o tym mówić, jeszcze był lekki opór nawet wśród kobiet. Bo jeśli komuś powiesz od razu na początku, wiesz co, centrum kreacji nie jest głowa, nawet nie serce, ale łono, no to mówienie o łonie jest obarczone, to jest taki ciągle temat tabu. Tak. Ciągle jesteśmy pruderyjni, tacy zamknięci na te kwestie. Natomiast dzisiaj kobiety, powiem wam, tak jakby wchodzą w to niesamowicie. I te kobiety, które uczestniczą w warsztatach, niesamowicie często ich życie bardzo, bardzo się zmienia. To na przykład na koniec taka kwestia, bo czasami może kogoś to dziwić, że jestem mężczyzną, a mówię o rzeczach dotyczących kobiet. No dlatego wracam do tego wątku, o którym mówiłem na początku, że podziwiam mądrość mojej babci, głównie i mamy, czy niektórych dziewcząt, które w bardzo subtelny sposób przekazywały mi te tajemnice. Bo moja babcia też mówiła, że sekret jakby mocy, on dotyczy tego, co namacalne, tak? My czasami poruszamy się w takim obszarze niewidzialnym, że gdzieś idziemy, ktoś mówi o jakichś energiach. Na koniec wam powiem jako mężczyzna, tak? I to, ale wiecie, co mnie zaskakuje? Że dzisiaj to kobiety nie dziwi. Tylko one patrzą na mnie i mówią, Marek, mów więcej. Bo jeśli ja jako mężczyzna zaczynam mówić o tajemnicy krwi menstruacyjnej, to jest to nieco dziwne.
Tak. I ktoś, kto chciałby mi włożyć szpilkę od tyłu, powiedziałby za plecami. To jest facet, co on może o tym wiedzieć? Powiem wam, że ja to głównie wiem nie z tych przekazów gnostycznych czy alchemicznych, które są niesamowite. Naprawdę są tak piękne, że nawet jak przeczytacie rozdział w tej książce o krwi menstruacyjnej, to mam nadzieję, że nie jednej z was łza się pojawi. Dlatego, że dawne traktaty w piękny sposób pokazują nie tylko tajemnicę krwi, ale następne przekłamanie, moment menopauzy. Że zauważcie, że kobiety po menopauzie często się czują odsunięte na boczny tor. A ja wam przynoszę dobrą nowinę, że jest to kłamstwo. Że nie jesteście na bocznym torze, ale jesteście na najbardziej właściwej, pięknej drodze szamanki i wiedźmy. Dlatego, że w tym okresie, oczywiście wcześniej też, ale wtedy najpełniej możecie doświadczyć mocy tego, czym jest wiedźma. I to się nazywało dawniej drugą inicjacją mądrej krwi. Chodzi o to, że zauważcie Państwo, że nam się pokazuje, że my zależymy od czegoś z zewnątrz lub wiele rzeczy nas determinuje, tak? Podam taki za chwilę prosty przykład, który jak prowadzę wykłady wywołuje oburzenie wśród części ludzi. Dlatego trzeba być Kubusiem Puchatkiem. Trzeba mieć dystans wielki do siebie. Bo ja też szukałem, mimo że dostałem tą mądrość od kobiet, szukałem w różnych tak zwanych ścieżkach. Ale nie ma żadnego determinizmu. Moc jest w nas. A największa moc jest w kobiecie ze względu na potęgę jej łona. To znaczy, to nie chodzi o to, że świat na nas wpływa, tylko że dodatkowo, jak my poznamy swoją moc, to my jakby przemieniamy cały świat. To jest taka, to jest, zobaczcie, to jest taka, taki podam prosty przykład. Będzie wiadomo, o co chodzi. Chociaż on jest kontrowersyjny. Że w 68 roku nagle w Europie i w Stanach Zjednoczonych pojawiło się wschodnie pojęcie. Karma. Tak. I uważacie Państwo, że linia żeńska nie znała tego pojęcia? To linia żeńska jakby płynie od czasów Sumeru. Doskonale znała to pojęcie. Ale jakbyś zapytał jakiejkolwiek kobiety, która jest w linii żeńskiej, słuchaj, a jak to jest z tą karmą, to linia żeńska przynosi prawdziwą, dobrą nowinę. Karma nie istnieje. I zauważcie, jak mocne oburzenie wywołuje to nie tylko w ludziach wychowanych na wschodzie, tak, w tej religii, w tej doktrynie, ale że cały Zachód przesiąknął tą ideą. Wszyscy się oburzają. Można dodać takim językiem bardziej współczesnym. Słuchaj, ona istnieje tylko i wyłącznie w rzeczywistości Matrixa. Tak. A więc istnieje w pewnym wirtualnym świecie, ale mówiąc w rzeczywistości Matrixa, dlatego kłótnie na temat tego, czy ona istnieje, czy nie istnieje, istnieje, tylko niepotrzebnie ją zasilasz, wierząc w nią. Tak. Chodzi o to, że linia żeńska i kreacja jest związana z matką, z pojęciem matki. I zauważcie, że religie monoteistyczne nie ma matki, nie ma matki. Tam nawet nie ma partnerstwa. Jest jeden, jedyny Bóg, Ojciec Wszechmogący. W trzech dominujących religiach, czyli w chrześcijaństwie, islamie i judaizmie. Nawet na zdrowy rozum jest to absurd. Jest to absurd, dlatego że mężczyzna nie może rodzić, nie może kreować światów. Nawet nie tylko, że brakuje, nawet jeśli on był, ale jako też by była jego partnerka, tak? Jako para stwórców. Tak, ale chodzi o pojęcie matki. Zauważcie Państwo, że matka jest czystą miłością. W świecie matki nie ma czegoś takiego, że jeśli kiedyś coś zrobiłeś, to ponosisz jakieś konsekwencje negatywne. Miłość tak nie robi. Tak nie robi miłość. W świecie matki nie ma nic, co jest nawet chorobą, ubóstwem i tak dalej. Więc dlaczego my tego doświadczamy? Dlatego, że żyjemy w świecie ojca. W świecie ojca, w świecie uzurpatora. Czasami ludzie pytają, no a co z tym ojcem i tak dalej. Sięgnij do tego, co jest praprzyczyną, tak? Do tego, że wszystko jest zrodzone z matki, że jak my jako mężczyźni, czy energia męska jest wtórna wobec energii żeńskiej, tak? Tak na logikę, że wszyscy urodziliśmy się z łona. Na początku była potężna, czysta miłość. I to, co nazywane jest Matrixem, to wszystko dasz radę puścić, czy za długo? To możemy puścić w jednym kawałku, ale też mogę to coś później pociąć. Także spokojnie, zauważcie nie Państwo, ograniczaj się tym. Że to, co nazywane jest Matrixem, to od dawna było mówione, że jest to kropla w oceanie nieskończoności. Wszędzie jest nieskończona miłość, natomiast w tej miłości jest kropla Matrixa.
My kiedyś, jako potężne istoty, celowo tu zeszliśmy, tak do tej kropli, żeby od wewnątrz to zmienić, żeby to zmienić. Natomiast spaliśmy w pułapkę tych wszystkich koncepcji. I to nie było takie proste. Jest coś, co jest zapomnieniem, tak? Że my nie pamiętamy, kim jesteśmy. Jesteśmy wciągani w religię, w ścieżki rozwoju duchowego i nawet jak komuś powiesz, wiesz co, karma nie istnieje, to on się oburzy, dlatego że on jest nauczycielem duchowym, nawet jeśli urodził się na zachodzie i prowadzi warsztaty na temat tego, jak oczyścić cię z karmy. Tak. Możesz to robić, ale jest to absurdalne, dlatego że w świecie matki jesteś istotą doskonałą. To, co jest, to, co jakby Jung nazywa cieniem, to, co jest niby tą naszą złą stroną, to naprawdę nie istnieje. Natomiast to istnieje w świecie iluzji, w świecie Matrixa, to istnieje. Natomiast kiedy łączysz się z tym, co jest miłością, natychmiast to znika. I zauważcie Państwo, ile jest kontrowersji nawet dzisiaj, tak? Że dzisiaj, jeśli ja chcę przekazać to, co przekazywały kobiety i... to powiem wam, że trzeba mieć pewną odwagę. Dlatego ja to nazywam, że tak żartem, że chyba być może ja postanowiłem sobie być rycerzem starego kodeksu. I babcia mi mówi tam, nie wiem czy ona wiedziała, co ja będę robić, że pozostań sobą i nie o to chodzi. Ja moim celem, tak jak celem linii żeńskiej. Linia żeńska nie chce nikogo przekonać na siłę. Absolutnie nie. To nie jest jej jakością w ogóle. Może bardziej ja czasami tak mówię, bo chciałbym, żeby ludzie poczuli, kim są. Linia żeńska robi swoje. Dlatego ona zwraca się do naszej indywidualnej istoty. Tak? Mówi, zostaw to i zajmij się sobą. Rób swoje. Zacznij zaglądać w swoje wnętrze. Jeśli ty coś odkryjesz, coś w tobie się stanie, to dasz szansę temu, co jest na zewnątrz, że być może to jest tak jak ludzie, podam wam taki prosty przykład, że Katarzy, jako ta społeczność, która określała się jako wyznawcy Jezusa, no i powiedzmy i Maryi Magdaleny, że oni nie przekonywali nikogo do swojej ścieżki. Tylko Langwedocja, gdzie oni żyli, powiedzmy to jest XI-XII wiek, to oni byli mniejszością. Większość to była katolicy. I większość to były kościoły katolickie, księża. A dlaczego ludzie lgnęli do Katarów? Oni nic nie mówili, że przejdź, zmień, no nie wiem. Nie, dlatego, że oni widzieli, że oni żyli dokładnie z duchem Jezusa, czy Marii Magdaleny, że to, co mówili, to robili, ale widzieli, że ich życie było takie dobre, czyste i wzniosłe. Że po prostu, jak to się mówi, po owocach. Widzieli, że oni byli szczęśliwi, że żyli tak jakby na swojej ścieżce prawdy, ale że to dawało im w życiu poczucie szczęścia i satysfakcji. Dlatego czasami, jeśli my odkrywamy coś, stajemy się inni, czy emanujemy czymś innym, to pewnie ludzie mogą wtedy nas pytać, tak? I my nie musimy na siłę gdzieś tam chodzić i przekonywać, tylko nam nas pytać, jak to jest. Ale na pewno jest to czas niezwykły, dlatego że ja kiedyś prowadziłem zupełnie inne takie zajęcia z ludźmi czy warsztaty. Gdzieś od 4 lat bardzo mocno się skoncentrowałem na tym, co jest przekazem linii żeńskiej, mocą kobiety. I powiem Państwu jako dobrą nowinę, 4-5 lat temu, jak zaczynałem o tym mówić, jeszcze był lekki opór, nawet wśród kobiet. Bo jeśli komuś powiesz od razu na początku, wiesz co, centrum kreacji nie jest głowa, nawet nie serce, ale łono, no to mówienie o łonie jest obarczone, to jest taki ciągle temat tabu. Tak, tak. Ciągle jesteśmy pruderyjni, tacy zamknięci na te kwestie. Natomiast dzisiaj kobiety, powiem wam, tak jakby wchodzą w to niesamowicie. I te kobiety, które uczestniczą w warsztatach, niesamowicie ich, często ich życie bardzo, bardzo się zmienia. To na przykład na koniec taka kwestia, bo czasami może kogoś to dziwić, że jestem mężczyzną, a mówię o rzeczach dotyczących kobiet. No dlatego wracam do tego wątku, o którym mówiłem na początku, że podziwiam mądrość mojej babci, głównie i mamy, czy niektórych dziewcząt, które w bardzo subtelny sposób przekazywały mi te tajemnice. Bo moja babcia też mówiła, że sekret jakby mocy, on dotyczy tego, co namacalne, tak? My czasami poruszamy się w takim obszarze niewidzialnym, że gdzieś idziemy, ktoś mówi o jakichś energiach. Na koniec wam powiem jako mężczyzna, tak? I to, ale co, wiecie, co mnie zaskakuje? Że dzisiaj to kobiety nie dziwi.
Tylko one patrzą na mnie i mówią: Marek, mów więcej. Bo jeśli ja jako mężczyzna zaczynam mówić o tajemnicy krwi menstruacyjnej, to jest to nieco dziwne. Tak. I ktoś, kto chciałby mi włożyć szpilkę od tyłu, powiedziałby za plecami: to jest facet, co on może o tym wiedzieć? Powiem wam, że ja to głównie wiem nie z tych przekazów gnostycznych czy alchemicznych, które są niesamowite. Naprawdę są tak piękne, że nawet jak przeczytacie rozdział w tej książce o krwi menstruacyjnej, to mam nadzieję, że nie jednej z was łza się pojawi. Dlatego, że dawne traktaty w piękny sposób pokazują nie tylko tajemnicę krwi, ale następne przekłamanie, moment menopauzy. Zauważcie, że kobiety po menopauzie często się czują odsunięte na boczny tor. A ja wam przynoszę dobrą nowinę, że jest to kłamstwo. Że nie jesteście na bocznym torze, ale jesteście na najbardziej właściwej, pięknej drodze szamanki i wiedźmy. Dlatego, że w tym okresie, oczywiście wcześniej też, ale wtedy najpełniej możecie doświadczyć mocy tego, czym jest wiedźma. I to się nazywało dawniej drugą inicjacją mądrej krwi, że podczas pierwszej menstruacji jest twoja pierwsza inicjacja, to wszystko zaniknęło. Wszystko, tak? I ja się dziwiłem, dlaczego babcia mi o tym mówi, ale ja też jakby doświadczałem tego tak bardziej namacalnie. Czyli zobaczcie, że nawet jeśli zejdziemy do pewnego konkretu, tak, żeby trzymać się konkretów, tego co widzialne, jak mocno została przekłamana tajemnica wewnętrznej potęgi kobiety, jej systemu hormonalnego, no jej łona, jajników, jajeczek, to jest inna. Nawet zdepresjonowana wręcz. Ale nawet zauważcie tajemnica krwi, że większość, jak się powie, wiesz, krew menstruacyjna, część może to potraktować kobiet jako coś dyskomfortowego po prostu. Tak. Jako taką przypadłość, która czasami mi dziewczyny kiedyś tam, no ale co, Marek, wiesz co, to wcale nie jest ani fajne, ani wzniosłe, ani piękne, a tym bardziej święte, bo to jest takie, wiesz, dyskomfortowe, to jest taka przypadłość. Czasami może pojawiać się, że to jest coś takiego niehigienicznego, nie mówię już o innych słowach. Czyli poprzez sam stosunek do siebie samej, do siebie, tak, do swojego łona, do energii seksualnej, do pewnych procesów, już możesz hamować potęgę światła, które wszystkie kultury pokazują, że jest to niesamowity proces, który jakby krew ta używana czy aktywowana świadomie jest bardzo prostą drogą do odbudowy siebie, ale do potężnych przemian w takich strukturach Ziemi i strukturach kosmosu. Brzmi to fantastycznie, prawda, ale tak jest. Tylko że dawniej kobiety traktowały to jako coś uświęconego, coś świętego. To zniknęło. Zniknęło, tak? Że jest pewien powrót do tego, jest. I są kobiety, które gdzieś tam gromadzą się w kręgach i tak dalej, ale nie chcę już jeszcze teraz, jeszcze wam jako tajam, tak. Jako tajam burzyć następnych rzeczy. Czyli co jest najważniejsze, zabrzmi to lakonicznie, prawda? Kochać siebie. Linia żeńska mówi, że oblubienica, tajemnica oblubienicy to jest ta, która kocha siebie. Nie jest możliwe, żeby... Dlatego, że jeśli my nie kochamy siebie, my łakniemy takich, no, łakniemy tego z zewnątrz, tak. Tak? I możemy być bardzo, bardzo manipulowani. Czasami niby ktoś cię pokocha. Poza tym też tracimy swoją energię, jak skoncentrujemy się na tym, żeby... Często, często kobiety tak robią. Kobiety często bardzo, tak bardzo mocno poświęcają siebie w tym, co nazywamy miłością. To nie jest miłość, to jest stan zakochania. Diametralnie różny nawet na poziomie hormonalnym od miłości. Ale kobieta może poświęcić siebie, może poświęcić swoją duszę, poświęcić swoje ciało. Jej nie ma, ona znika, tak? Psychologia to nazwie brakiem poczucia własnej wartości. Linia żeńska powie, ktoś kto kocha siebie, nigdy siebie nie zatraci, nie zatraci siebie. Natomiast stan zakochania jest tak toksyczny, tak euforyczny, że my pragnąc tej niby w cudzysłowie miłości, no kobiety się bezgranicznie w tym poświęcają, a to słowo prowadzi do tego, że się zatracają. Tak, bardzo często też tego doświadczam. Później... Nie kochasz siebie, no ktoś niby cię kocha, wszystko jest dobrze. Raptem ten ktoś cię odtrąca, odrzuca, czy mówi, wiesz, twoja koleżanka jest fajniejsza. I się okazuje, że... I co się z tymi ludźmi dzieje? Popadają w czarną dziurę, w depresję. Tak, to nawet na poziomie ciała widać choroby.
odrzucenie, tak mocno przechodzą ten syndrom odrzucenia, że tak jak mówisz, ja się kiedyś zajmowałem czymś, co jest psychosomatyką, że niesamowicie mocno to uderza w kobietę, uderza w jej ciało, często uderza w jej święte miejsce, w jej łono, tak, wiele chorób. Dlatego nie powiemy wszystkiego. Pamiętajcie, że to, co brzmi niby lakonicznie, to słowo, które jest nadużywane, cały proces zaczyna się od momentu, kiedy kochasz siebie, kiedy kochasz też swoje ciało, każdą jego część i oczywiście wszystkie procesy fizjologiczne, które są z tym związane, tak? Na przykład cykl menstruacyjny. Chodzi o to nie tylko, żeby traktować go w miarę normalnie, ale żeby odkryć jego moc. Tak. Na czym ta moc polegała? Pierwszym punktem w ogóle w pokochaniu siebie jest ciało przecież, bo to jest nasz dom tutaj. My często odrzucamy swoje ciało nawet poprzez takie kanony zewnętrzne, które są nam podawane, czyli liczy się uroda zewnętrzna, tak? Tak. I to jest to, co też... Tak ściśle określone, jak ona wygląda. Tak zwany syndrom brzydkiego kaczątka, tak? A jeśli nie jesteś tak cudna i piękna, jak twoje koleżanki czy gwiazdy filmowe, to co? To znaczy, że już jesteś mniej wartościowa? Ile dziewcząt, ile chłopaków, ile ludzi zatraciło wiarę w siebie i swoją moc tylko przez to, że patrzyliśmy, że nie potrafiliśmy pokochać swojego ciała, dlatego że nie spełniało ono jakichś kanonów lub nie spełniało czyichś oczekiwań. Tak? A jeszcze obserwuję coś takiego, że jak ktoś rzeczywiście tą swoją moc budzi, to ta moc, ona po prostu promienie i to ciało się po prostu też wtedy zmienia bardzo. Na 100%. Mhm. I też tajemnica tej młodości. Po prostu są ludzie, którzy żyją pasją, żyją miłością i oni są piękni i młodzi przez całe życie. To na koniec. Dobrze. Na koniec. Oczywiście był taki Li Cheng. On żył przed II wojną światową. On miał udokumentowane, że żył około 260 lat. Oczywiście naukowcy to nie wierzyli, dlatego że dla nauki to jest coś niepojęte, więc nieprawdziwe. Wielu taoistów, którzy, znów wracam do 1968 roku, którzy byli zapraszani pierwszy raz z Chin, pierwszy raz ze swojej wioski, przyjeżdżali na wykłady do Stanów i oni twierdzili, że żyją, że na przykład mają 180 lat. Nikt im nie wierzył, tak? Ale emanowali czymś. Emanowali tym, co mówisz, tak? Emanowali jakimś takim zdrowiem. Niektórzy mówili, że nigdy nie wierzyli w to, że od kogoś może bić światło w pewnym sensie, tak. Że on promienieje. Mówimy, człowiek promienieje. I na pytanie, oni mówili, że jest wiele ludzi w pewnych regionach Chin, tak, że oni rzeczywiście w tej chwili się izolują, dlatego że zawsze przyjeżdżają naukowcy i chcą poznać tą tajemnicę i naukowcy robią dużo zamieszania. Tam próbują gdzieś ich zabierać, do jakich instytutów badać. Oni tego nie chcą, tak? Chcą żyć sobie dla siebie. Ale krótko, na pytanie, bo to przyjeżdżali mężczyźni. Czy wasze kobiety tak samo wyglądają? Jeszcze lepiej. To jaka jest tajemnica młodości? Czy takiej wiecznej młodości? Oni odpowiadali zawsze bardzo podobnie. Tak jak Li Cheng czy inni. Że oni piją światło ze świętego wzgórka, ze świętego wzgórza. A ponieważ w Chinach, no jest takie, są święte wzgórza taoizmu, naukowcy ich pytali, czy oni wchodzą na jakieś wzgórza, gdzie jest inna energia, tak my mówimy, może to jest ta prana, czy mana, czy to jakieś yin, i oni tam coś pijają. Oni się uśmiechali i pytali, czy wy tego nie robicie? Zobaczcie, jakie to jest kontrowersyjne dzisiaj dla ludzi. Oni byli zaskoczeni, ponieważ pierwszy raz byli na Zachodzie, że na Zachodzie nie ma tej mądrości. I na pytania naukowców, czy oni się uśmiechali i pytali, czy wy tego nie robicie? Czy nie spijacie światła ze wzgórka swojej partnerki? I zauważ, że dzisiaj nawet, kiedy my o tym mówimy, gdzieś powiesz, czy niektórzy, którzy będą słuchać, dla nich może być to kontrowersyjne. Tak, tak. A więc tajemnica często młodości, czy nawet nieśmiertelności jest związana z systemem hormonalnym kobiety. Pamiętajcie Państwo na koniec, że słowo sekret bierze się z łaciny ze słowa sekrecje. Sekrecje, wydzieliny gruczołów wewnętrznych. Dlatego linia żeńska, jak wspomniałem, ona opisze świat energii, ale ona powie, zajmij się tym, co ona ma namacalne. Zajmij się sobą, swoim ciałem, tajemnicą swojego łona, tajemnicą systemu hormonalnego. Dlatego, że system hormonalny kobiety potrafi wydzielić ponad 1000 substancji.
które dają na przykład jej, ale także innym. To jest to namaszczenie swojego partnera. Regenerują komórki. Czyli to jest właśnie to odzyskiwanie duszy przez mężczyznę. A poza tym system hormonalny kobiety, jego esencje, które służą namaszczeniu, nazywają się balsamem. To, co mówisz, na koniec jest niesamowite, że oddziaływują nie tylko na fizyczne ciało nasze, tak, ale oddziaływują na naszą duszę. Jeśli cokolwiek z naszą duszą się stało, ona z powrotem jest scalana. Naukowo to jest zjawisko implozji, ale po co nam nauka? Kobieta jest potęgą, jej potęgą. Jej światło ocala nie tylko ją, ocala innych, ocala partnera, ocala cały świat. Także życzę Wam powoli, kobiety, abyście poznawały swoją tajemnicę i swój sekret. Może ja jestem tym, który tylko coś przypomina, bo cała ta mądrość jest w kobiecie. Tak. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Powiedz jeszcze, gdzie można Twoją książkę znaleźć, kupić? Na razie jest to możliwe poprzez zamówienie na mojej stronie. Na Twojej stronie Marek Taran. Marek Taran. I kiedy Wy zamówicie, tam jest no, technicznie to wszystko już dopracowane w tak zwanym sklepie, to otrzymacie poprzez przesyłkę kurierską bezpośrednio do domu. Czyli wystarczy tylko zamówić na stronie internetowej i ten, mam nadzieję, prezent, może już nie tyle teraz świąteczny, ale noworoczny, dotrze do Was. I na pewno w tej książce odkryjecie to przede wszystkim wszystkie kobiety. Chociaż to jest też książka dla mężczyzn, żebyśmy poczuli, tak jakbyśmy z powrotem poczuli, kim jest kobieta i zaczęli ją adorować i szanować, żebyście Wy miały czas na odbudowę tej swojej energii. Tak, tak. Na pewno poczujecie, że to wszystko jest Was i że droga jest poprzez miłość, ale też szacunek do siebie samej. Tak, tak. Poprzez to, że kobiety nie powinny, szukając pseudomiłości, czy wchodząc w takie niskie energie seksualne, nie powinny pozwalać tak szybko łamać swoich granic. Granic swojego ciała, granic swojej intymności. Dlatego, że to skutki dla kobiet są takie, że blokuje tą ich potęgę. Ale Wy teraz intuicyjnie na pewno czujecie to, że wszystko gdzie są nasze nam sprzyja. Granice też. Samo szanowanie granic to jest to bycie Magdaleną. Czyli pilnowaniem siebie, swojego światła. Tak. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Nie mogę się doczekać już publikacji. I mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze kiedyś porozmawiać, bo temat bardzo jest chętnie. Bardzo szeroki. Właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim, dziękuję Dzięki. Tobie. Mam nadzieję tylko tak.